Jeżeli jest tutaj ktoś, to podejdź do nas. Zbliż się do nas, nie obawiaj się nas. Patrz. Widzisz to? Patrz. Widzisz to? Tutaj. Tutaj, no. No to jesteśmy tutaj, tylko musisz nam to pokazać, że faktycznie tutaj miała miejsce tragedia. Siemano, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę wam miejsce, które sami zaproponowaliście. Pisaliście do mnie o tym miejscu, abyśmy tutaj wpadli i je sprawdzili. Są to stawy nieopodal Głubczyc w lesie Marysieńka, na których rzekomo w przeszłości dochodziło do wielu śmierci, po prostu ludzie się tutaj topili. Nie wiadomo, ale było tutaj bardzo dużo utonięć na tych stawach. W przeszłości był to kamieniołom. No a obecnie to są stawy, ponieważ przy wykopaliskach, czy co to tam było, ktoś naruszył tamtą warstwę, no i wybiła woda, no i od tego momentu tak powstały te stawy. Jeszcze taką ciekawostką jest jedna rzecz, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo dostałem tą informację też od jednego z naszych widzów, że w czasie wojny zastrzelono tutaj samolot nad tym właśnie rejonem i wrak tego samolotu znajduje się w którymś z tych stawów tutaj, że kiedyś tutaj badali te stawy, no i natrafili tutaj na pewne metalowe części, takie spore części, których niestety nie mogą wydobyć, ponieważ są tutaj jakieś wiry pod wodą, chociaż na moje oko to tak nie wygląda, żeby tu były jakieś wiry. Chyba że to nie jest to miejsce, do którego mieliśmy przyjechać, ale dobra. No zobaczymy tutaj, czy aktywność tutaj jakakolwiek występuje w tym miejscu. Na pewno K2 użyjemy, włączę tutaj taki nasłuch GhostTube'a. Zrobimy jakąś sesję EVP. No to sam jestem ciekawy, co tutaj nas spotka. Mam nadzieję oczywiście, że będzie tutaj jakaś aktywność. No bo wiadomo, żeby było ciekawie. Dobra, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nie wiem, na razie chciałem to sprawdzić po prostu, nie? Przejść się z tym i zobaczyć, czy w ogóle to jakieś pole mamy. Ja wiem, że jeszcze jest jasno, no ale i tak nie mamy co robić, więc chyba się przejdziemy, nie? Dobra, jak widzicie, idę z K2, mam już K2 włączoną. Ja wiem, że jest jeszcze dość jasno, ale myślę, że to nie ma wpływu na takie zjawiska. Jeżeli tu ma być jakaś konkretna aktywność, to na pewno to tutaj zobaczymy. Na razie się tak przejdziemy wokół tych stawów, bo tutaj mamy chyba dwa stawy są. Bo nie, no tu jest jeden i tu jest drugi, nie? No a przy okazji mam jeszcze GhostTube'a włączonego. Może jakieś słowa padną, no może jakieś słowa padną powiązane z tym miejscem. No nigdy nic nie wiadomo, nie? Warto też tego spróbować. Ej, widziałeś? Widziałeś to? Dodam, że mam włączony tryb samolotowy oczywiście. Patrzcie. Żeby nie było, że mam, widzisz, tryb samolotowy mam. Widziałeś to, nie? No, widzieliśmy to. O. Czyli aktywność już na K2 mamy. Co chcesz? Patrzcie, Maria. I tu już słowa padają, nie? Co chcesz i Maria, to podgłośnie. Co chcesz? Zdradzony. Kto został zdradzony? Jeżeli jest tutaj ktoś, to podejdź do nas. Zbliż się do nas, nie obawiaj się nas. Patrz. Widzisz to? No. Ja mam włączony tryb samolotowy w telefonie. I choćby, to patrzcie, jaką ma odległość. Jakieś pole wykrywa tutaj, ale ja na tym się nie skupię. My się skupiam na K2. Darek. No. Jak sypię słowami. Są takie miejsca, oczywiście ja wiem, że to aplikacja, że z was powie aplikacja. Ale są takie miejsca, gdzie ani jedno słowo potrafi nie paść przez parę godzin. Bo mi się tak zdarzyło. Patrz jak mryga. No i znowu na K2. Kurtka, Darek. No takie trochę słowa niepowiązane z tym, na razie się tym nie kieruję, ale się kieruję K2. No widzieliście, że mamy aktywność. Chcieliśmy iść wokół stawów, a tutaj na K2 już się zaczyna aktywność.
Nie wiem, przejdziemy się wokół tych stawów, no ewidentnie. Chodź tu w stronę. Gdzie to było? W którą stronę przejdziemy? Warto próbować wszystkich sposobów, jeżeli jest taka opcja. No ta aplikacja nieraz mnie trochę zaskoczyła, no bo padały takie słowa bardzo powiązane z danym miejscem czy historią. Dość często się tak zdarzało, więc... Prawdziwy. Dobra, takimi pojedynczymi słowami się teraz nie kieruję, ale... O! Patrzcie. Znowu jest na K2. No ewidentnie tutaj, patrz. Widzisz to? I przestało. No ja nie wiem, ja... Ewidentnie jest to jakieś pole. Czy to pole może pochodzić z tych stawów? Nie wiem, może faktycznie to są jakieś wiry. Diabeł. Może sam diabeł tutaj jest. Weź. Czy tutaj do tylu śmierci dochodziło? Ty. Ty jesteś diabeł. Ale dużo tutaj sypie słowami. Bardzo dużo. I patrzcie na K2 non stop. Zaraz tutaj chyba jakąś sesję walnę, nie? I widzicie, pora tutaj nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Ja wiem, że to klimatu dodaje, no ale... Zobaczymy, może EVP coś uchwyci. Sesja pierwsza. Stawy. Czy jest tutaj ktoś z nami w tym miejscu? Jesteś tutaj? Sesja pierwsza. Stawy. Czy jest tutaj ktoś z nami w tym miejscu? Jesteś tutaj? Jeżeli jesteś tutaj, nas widzisz albo słyszysz, to odezwij się do nas, powiedz coś do nas. Te ptaki, to przeszkadza. No ładnie, ale... Czy możesz się do nas zbliżyć, tak jak to robiłeś przed chwilą? Zbliż się do nas. Nie obawiaj się nas. Potem to już przesłucham, nie wiem, ale... Czekaj, ja się przejdę bez tego. No chodzimy tak jak trochę... O, no jest, faktycznie, widzicie. Patrzcie, jakie wysokie pole. No. Czekaj, włączę to. Przejdźmy się tam, nie stójmy w tym może jednym miejscu, idźmy. Cholera, zimno jest, no ale kurde, trzeba jakoś to. No ale może faktycznie te wszystkie historie, których się dowiedziałem, że w tym miejscu ci ludzie się tak... Seans. Seans. Patrz, może faktycznie się tutaj ci ludzie tak... Czy ktoś się utopił w tym miejscu? Czy możesz coś powiedzieć? Powiedz coś do nas. Czy doszło tutaj do jakiejś tragedii? Patrz, no K2 ciągle coś wskazuje. Przestało, no. Tutaj coś jest nie tak. No nie chcę dalej wchodzić, bo tutaj nie wiadomo, czy coś jest nie... Na wodę. Co tutaj się wydarzyło? Powiedz nam. Albo powiedzcie nam, bo nie wiem, ilu was jest. Podobno wielu tutaj was zginęło w tym miejscu. No tutaj jest, kurde, pole mega, nie? Jeszcze na tym tak padają te słowa. Nie wiem. Potem jeszcze zrobimy jedną sesję. Przejdźmy tam, ale tu, kurde, no nie spodziewałem się po tym. Nie, może faktycznie, no mówię, to jest prawda. Tym, co ludzie mi opowiadali okoliczni, że tutaj do tych śmierci dochodziło. Patrzcie. Mama.
Mama. No nie no, takie słowa, takie z dupy, to ja tam nie interpretuję tego w żaden sposób, ale... No, niesamowity. Jakoś... Ale cały czas ci to widzisz. No cały czas tutaj napieprza i słowami i tym, no ale patrz. Patrz jak taka dwójka. No ta woda się zburzyła. No tak jakby tu płynęło, nie? Jakby coś to... No, no ja nie wiem, no naprawdę. Czyli tutaj wszędzie masz pole, nie? Uff, zimno. To jesteś tutaj jeszcze z nami? Jest tutaj ktoś z nami w tym miejscu? Może tam lepiej. No tam było więcej tego, nie? Ale... A tu jest zalane, ja nie wiem czy to tutaj... Podejdź do nas. Nie obawiaj się nas. Czy możesz się do nas zbliżyć? Się tak kaczki nie wystraszyłam. Kaczki. Czy to tą kaczkę opętało coś? Czy jest z nami tutaj ktoś, kto zginął w tym miejscu? Dochodziło tutaj do wielu tragedii. Przychodzimy, aby się skontaktować z wami i się dowiedzieć, czy faktycznie coś takiego miało tutaj miejsce. Chcemy się upewnić. Antek. Antek. Dużo imion pada, no ale... Nie wiem, może to imiona ludzi, którzy tutaj się utopili. Antku, czy utopiłeś się w tym miejscu, czy zginąłeś w tym miejscu? Jeżeli tak, to zbliż się do mnie. O kurwa, kaczki. Zbliż się do mnie, jeżeli możesz, nie obawiaj się nas. Chcemy mieć dowód, że faktycznie tutaj doszło do tej tragedii. My zobaczymy to na tym urządzeniu, które mam w ręce, jeżeli się do nas zbliżysz. Będziemy mieli pewność. Tutaj. Tutaj, no... No to jesteśmy tutaj, tylko musisz nam to pokazać, że faktycznie tutaj miała miejsce tragedia. Ja wiem, że ja trochę może to dziwnie wygląda z aplikacją, ale jakieś mamy tam no punkt zaczepienia, że tak to nazwę. Nie wiemy, czy to faktycznie imiona ofiar, które tutaj zginęły. Dobra, no może wróćmy, bo tutaj widzę, że tutaj dupa jest, a tam była więcej tego, nie? Zobaczymy, czy nadal tam. Jeszcze jakąś sesję zrobię. Tutaj. Ale pamiętasz te słowa, jak tam było w tym parku? Dlaczego przyszedłeś? O kurde. O matko. Przyszliśmy tutaj, aby się z tobą skontaktować. Czy nie chcesz nas tutaj? Czy zakłócamy tobie spokój? Daj nam jakiś znak, abyśmy wiedzieli, że nie, jesteśmy tutaj nieproszeni. Daj nam znak, bo inaczej my tego nie będziemy wiedzieć. Dobra, no teraz takie randomowe słowa padają, no ale niektóre naprawdę mają sens, nie? Zobaczymy, czy nadal to pole jest tutaj, w tym miejscu, gdzie wcześniej to było. Przynajmniej coś się dzieje, nie? Takie miejsce niepozorne. Stawy, no i może faktycznie, tak jak ludzie mówili, no... Tragedie tutaj się zdarzały. To było tutaj, nie? Gdzieś też. Patrz, no na kadłubce teraz...
Nie wiem. Ale tu kilka osób mi to potwierdziło, że tutaj dochodziło do właśnie tych utonięć, nie? Gdyby to mi powiedziała jedna czy tam dwie osoby, no to tam tego nie brałbym pod uwagę, ale to 5 osób mi pisało o tym. I 5 osób niezależnych od siebie, nie? Więc coś musi być na rzeczy. Więc co? Gówno. Jest cisza na Kadwicy. Przed chwilą takie wskazania wysokie były. Najwyżej wrócimy tutaj jeszcze raz, bo miejsce naprawdę wykazuje się fajną energią, ale nie wiem dlaczego teraz Kadwójka zamilkła. No, zrobię jeszcze jedną sesję i spadamy na tym. Kurde, chłodno jest. Dobra, widzieliśmy, że jesteś albo jesteście tutaj z nami, przechadzacie się w tym miejscu. Chcemy wiedzieć, Kasia, chcemy wiedzieć, czy faktycznie tutaj doszło do tych tragedii, o których opowiadali nam tutaj okoliczni. Widzieliśmy, że jesteś albo jesteście tutaj z nami. Przechadzacie się w tym miejscu. Chcemy wiedzieć, Kasia, żeby cicho było. Chcemy wiedzieć, czy faktycznie tutaj doszło do tych tragedii, o których opowiadali nam tutaj okoliczni. Czy faktycznie w tych stawach ktoś utonął? Jeżeli słyszysz to, co mówimy, albo widzisz nas, kurwa, odezwij się. Odezwij się i daj nam znać, że tutaj jesteś. Słyszysz to? No było puknięcie, tak. W tym było takie miejsce. Jest, jakieś zakłócenia lekkie są. Nie, wydaje mi się, że było coś. Dobra. Do miejsca na pewno jeszcze wrócimy. Widać mnie tam na tej kamerze. Dobra, na ten moment będziemy kończyć tutaj wyprawę. Jest strasznie zimno, nie spodziewałem się, że będzie aż tak zimno, tak chłodno. Na pewno wrócimy do tego miejsca, bo miejsce nie da mi spokoju. Była tutaj duża energia. Na Kadwójce widzieliście, no mieliśmy wysokie pole, wysokie wskazania, a teraz to jakoś zamilkło. Na tej aplikacji, też tam dużo słów padało. Nie wiem, ja to tak używam, żeby... No być może się trafiłoby jakieś słowo, które było powiązane z tym miejscem. Padało wiele imion, które być może były imionami tych ofiar, które tutaj utonęły. No jeżeli materiał się wam podobał, oceńcie go, zostawcie łapkę, komentarz. Będą to dla nas zasięgi. No i dobra, ja się z wami będę żegnał z tego miejsca. I na pewno jeszcze tutaj wrócimy, ale o bardziej późnej porze. Może to miejsce będzie się wykazywało jeszcze większą energią. A tymczasem ja was żegnam i do następnego filmu. Siema.